Siemano mordeczki, witajcie w dzisiejszym vlogasku. Dzisiaj postanowiłem poruszyć taki temat, a nawet kilka tematów. Generalnie chodzi o kupno samochodu. Kupno samochodu, w głównej mierze chodzi o samochody używane. Ze względu na to, ten odcineczek powstaje ze względu na to, że po prostu na co dzień w pracy zadajecie mi takie same pytania powtarzalne, tak samo piszecie mi wiadomości na Facebooka z tymi pytaniami. Więc nazbierało się tego i postanowiłem Wam naświetlić kilka kwestii związanych z kupowaniem samochodu używanego. Jak się nie wbić na minę, kupując samochód używany, czego się bać, czego się nie bać i jak o taki samochód tuż po zakupie od razu zadbać, żeby on Wam służył bezawaryjnie, żebyście po prostu nie posiwieli na skutek tego zakupu. Zapraszam do oglądania. Chciałbym z góry zaznaczyć, że nie jestem jakąś motoryzacyjną wyrocznią, ani jakimś guru tak zwanym internetowym. Wszystko, co Wam dzisiaj powiem, co Wam przekażę, te informacje, one pochodzą po prostu z mojego doświadczenia prywatnego i zawodowego, ponieważ przewalają się u mnie samochody codziennie, w ilości dosyć sporej, gdzie słyszę Wasze historie związane z kupnem, następnie z eksploatacją. No co się dzieje z eksploatacją, no to widzę, ponieważ te samochody serwisuję. I także sporo tych samochodów serwisujemy, więc na tej podstawie coś Wam dzisiaj powiem. Też naświetlę Wam po prostu, jak się kierunkować tutaj przy zakupie takiego samochodu używanego, żeby się nie wpierdzielić na minę. Takie podstawowe pytanie, które mi zadajecie, jak przychodzicie na przykład do mnie do biura albo podczas jakiejś tam luźnej rozmowy, kiedy ktoś się dowiaduje, że o, tutaj pan mechanik, no to o co takiego pana mechanika zazwyczaj pytacie? Pytacie, jaki samochód kupić? No po prostu pytanie proste, ale mega trudne, no bo skąd ja mam wiedzieć, jaki ty masz kupić samochód? Zastanów się, ja nie jestem tobą, nie znam twoich potrzeb, skąd ja mam wiedzieć, jaki ty masz kupić samochód? Dlatego powiem tobie, jak ty masz sobie odpowiedzieć na to pytanie. Po prostu poznaj swoje potrzeby samochodowe. Musisz kupić samochód taki, który jest do ciebie dopasowany, ale to jest jedna kwestia, bo możemy kupować samochód zdroworozsądkowo i praktycznie, to co jest w sumie najlepszym rozwiązaniem, ale też często kupujemy samochód kierując się serduszkiem. Tak, i nie chcę tutaj być stronniczy, ponieważ sam tych samochodów w życiu przewaliłem, szczerze mówiąc, to z kilkaset można powiedzieć. Szczerze mówiąc, ja w 90% jednak kieruję się serduszkiem zazwyczaj, kupując samochody, mało kiedy rozsądkiem. Często są to gruzy, jakieś do napraw i tak dalej, ale ja jestem mechanikiem, potrafię sobie sam te samochody ponaprawiać. Nie jest to dla mnie problemem, że wymagają jakichś napraw, że są problematyczne i tak dalej, i tak dalej. To w ogóle jest temat, do którego ja podchodzę zupełnie inaczej. Natomiast osoba, która jest laikiem, która totalnie na samochodach się nie zna, no to dla niej najlepszym rozwiązaniem jest, żeby kierowała się jednak zdroworozsądkowo przy kupnie samochodu, żeby nie wpierdzielić się na minę. No chyba, że jesteśmy po prostu, stać nas na to, żeby się zabawić, no to kierujemy się serduszkiem, no to bez dwóch zdań. Teraz powiem, jak to zrobić, jeśli kierujemy się zdrowym rozsądkiem. Przede wszystkim trzeba poznać nasze potrzeby. Czy jeździmy do pracy na co dzień, będziemy używali samochodu na długie dystanse czy na małe dystanse? Ile osób będzie jeździło tym samochodem? Jakiego rodzaju trasy będziemy takim samochodem pokonywać? Od tego zależy, jakiego potrzebujemy samochodu. Jeśli są to trasy miejskie, krótkie, potrzebujemy jakiegoś małego pierdziela, jakiegoś Yarisa czy coś takiego. Jeśli ten samochód nie musi być reprezentacyjny, po co nam większy samochód? Natomiast jeśli mamy dużą rodzinę, no to wiadomo, że będziemy potrzebowali auto, które jest większe. Będziemy się rozglądali z jakimś większym hatchbackiem, za jakimś kombiakiem, no ale nie wpakujemy całej rodziny do Yarisa, no to będzie męczarnia. Dzieci będą wkurzone, będą niezadowolone. Nie kupimy sobie przecież Toyoty Land Cruisera też w takim przypadku, po to, żeby jeździć po mieście. No to jest absurdalny bezsens, ale serduszko by podpowiadało taki zakup. Także tutaj decydujemy się właśnie, wybieramy sobie ten samochód najpierw, jaki potrzebujemy, jaką formę tego samochodu, czy jest to samochód terenowy, czy jest to samochód kombi, czy to jest jakiś mały hatchback.
Także tutaj w ten sposób decydujemy, dobieramy go w zależności do swoich potrzeb. Jaką wybrać markę? Słuchajcie, nie ma to najmniejszego znaczenia w dzisiejszych czasach. Wszystko jest tak totalnie zunifikowane. Naprawdę tutaj powinniście się kierować tym, co dalej Wam jest potrzebne, czyli jakiego potrzebujecie wyposażenia w tym samochodzie, co Wam się podoba, że samochód ma, jakie tam elektryczne urządzenia ma. Musicie sobie odpowiedzieć na te pytania. W tym samochodzie jest to, w tamtym jest tamto. Na tej podstawie dobieracie sobie ukochany samochód. Reasumując, kupując zdroworozsądkowo, wybierając samochód zdroworozsądkowo, robicie sobie najpierw listę, jakie są Wasze potrzeby, następnie wybieracie sobie auto, które te potrzeby zaspokaja. Możecie oczywiście sobie fantazjować w szereg sposób i kierować się w wyborze takiego samochodu, oczywiście serduszkiem. No ale oczywiście ważne, żeby po prostu zawsze zaspokajał Wasze potrzeby ten samochód, żeby nie było tak po zakupie, że będziecie sfrustrowani. Kupiliście samochód, szukaliście go długo, przeserwisowaliście już go i nie spełnia Waszych potrzeb. No to jest taki troszeczkę strzał w kolano. Po to jest też ta moja wypowiedź kilkuzdaniowa, żebyście mieli świadomość, wybierając auto. Gdzie kupić sobie taki samochód? Czy są jakieś sklepy z takimi samochodami? Czy gdzie się one stoją? Przy drodze, na ulicy? Owszem, są sklepy, to są salony samochodowe, tam można kupić nowe i używane samochody. Stoją czasami przy ulicy, bo handlarze wystawiają sobie przy ulicy samochody z napisem sprzedam. I tak też można kupić samochód. I są też ogłoszenia w internecie, gdzie możecie sobie kliknąć. Fajne wyszukiwarki, nie będę tu żadnej reklamował, ale sobie wpisujecie, wybieracie, klikacie, jakiego rodzaju to ma być samochód. Możecie sobie nawet kliknąć, jakie ma mieć wyposażenie, pozaznaczyć te wszystkie ptaszki. I jeśli Wam się nie śpieszy, na spokojnie sobie przeglądacie. Tutaj zalecany jest zawsze spokój podczas szukania samochodów. Nie łapać się za byle co i nie kupować od razu na łapu-capu, tylko sobie spokojnie poszukać. Ja wiem, że szukanie samochodu jest upierdliwe. Ja na przykład staram się kupować samochody zawsze w swojej okolicy, czyli tak do 100 km zawsze wybieram miejsca zamieszkania z tego względu, że najeździłem się już po Polsce. Uwierzcie mi, najeździłem się i to po prostu zjada tyle nerwów, to jeżdżenie, że pojedziecie raz, pojedziecie drugi raz, sfrustrujecie się i kupicie jakiś badziew na miejscu. Więc lepiej jest na spokojnie szukać czegoś dobrego na miejscu. Nie nastawiać się na znalezienie czegoś super gdzieś daleko, bo to zazwyczaj tak nie jest. To tak troszeczkę psychologicznie już tutaj działa. Najlepiej jest szukać sobie w pobliżu, no chyba, że chcecie sprowadzić sobie jakieś auto z zagranicy. Teraz popularne jest kupowanie w Stanach. No to już tutaj to jest taki level advanced. Ten poradnik to jest taki dla beginnersów, takich totalnych, dla początkujących, a nawet zielonych w motoryzacji. No i takie mity teraz są troszeczkę w społeczeństwie, bo na przykład strach przed handlarzami, moim zdaniem nie ma naprawdę czego się bać. Komisy, jacyś handlarze, nie ma obaw. No, prawo jest tak skonstruowane, że za bardzo nikt was nie oszuka. No już z tym cofaniem liczników to już powoli się kończy. Ta komedia jeszcze troszeczkę tego jest, no ale już tego jest coraz mniej na szczęście. Nie ma co bać się komisów, macie swoje prawa, możecie zwracać te samochody, nawet nie wiem, czy niektórzy z Was o tym wiedzą, można zwrócić taki samochód, ale to musicie sobie poszukać informacji gdzieś tam w internecie. Także wszelkie źródła jakby są spoko. Powiem szczerze, gorszy jest oszust, prywaciarz, prywatna osoba, która jest oszustem i która ściemnia, niż handlarz samochodowy, bo handlarz to jest jakby czysta karta, wiadomo, handlarz kupił taniej, musi na tym zarobić, ja bym się nie bał po prostu kupna w komisie. Słuchajcie, teraz takie podstawowe pytanie, benzyna czy diesel, wiecie co, w dzisiejszych czasach, bo tak domyślam się, że będziecie kupowali jakieś samochody maksymalnie 15-letnie, nie jakieś stare rzęchy, nie ma znaczenia, naprawdę benzyna czy diesel nie ma znaczenia. Tylko nie kupujcie sobie diesla na trasy takie poniżej 10 km, no bo ten diesel Wam się nigdy nie nagrzeje. Raczej dieselek na większe trasy, ale jeśli chodzi o awaryjność tych samochodów, to już jest jeden grzyb. Jeden grzyb tak naprawdę. Z dieslami może być troszeczkę problem z serwisowaniem, ponieważ układy paliwowe bywają problematyczne, ale
Nie ma czego się bać, jeśli kupicie sprawny samochód, no to jeden i drugi powinien być tak samo problematyczny lub też bezproblemowy. Teraz taki mit troszeczkę, bo mit 100 tysięcy, albo nie, powiem inaczej, mit poniżej 200 tysięcy kilometrów przebiegu. Z tego co patrzę w ogłoszeniach, to jest po prostu jakiś szał. Jak tylko samochód ma poniżej tych 200 tysięcy kilometrów przebiegu, to on już jest cudowny. Już ceny po prostu szybują w górę, one są niesamowite. Słuchajcie, to jest absolutna bzdura, nie wierzcie w te mity. Naprawdę lepiej, jak samochód ma 200 tysięcy przebiegu i był robiony to przebieg w trasie, niż jakby on miał 50 tysięcy przebiegu i gnieciony był w mieście właśnie jakieś takie krótkie trasy po 5 km. Naprawdę, uwierzcie mi, to się zużywa diametralnie bardziej taki samochód na tych krótkich trasach. Także tutaj w przypadku tych przebiegów nie bójcie się, naprawdę nie trzeba się bać. Samochód ma 250-300 tysięcy przebiegu, też w zależności od klasy auta, czyli jakieś małe takie pierdziele z małymi silnikami, na przykład 1.5, 1.6 i on ma już 300 przebiegu, to jest dla niego sporo. Natomiast jeśli to jest jakaś 3-litrowa, 4-litrowa jednostka, benzyna czy diesel i on ma 300 przebiegu, to jest może połowa jego życia. On ma jeszcze drugie tyle przed sobą. Tak samo cały układ napędowy, który jest większy, masywniejszy i jego żywotność jest większa. Oczywiście to są takie mocne ogólniki, bo wiadomo, wyjątki od tego zawsze się zdarzają, ale generalnie, żebyście mieli taką świadomość, że tych przebiegów nie należy się bać. Mały samochód z małym silnikiem ma mniejszą trwałość, jeśli chodzi o przebiegi. Duży samochód z dużym silnikiem zazwyczaj te przebiegi jest w stanie robić dużo, dużo większe. Co wy możecie, tacy kupujący, totalnie zieleni, powiedzmy, przeszliście już tę całą ścieżkę, znaleźliście sobie, wybraliście, jaki chcecie samochód, znaleźliście ogłoszenie, no ale jeśli wy się totalnie nie znacie na samochodach, trzeba to sobie powiedzieć, no jesteście w stanie podejść, zobaczyć, czy odpala, czy chodzą wycieraczki, no to co się robi? No oczywiście dzwoni się po szwagra jakiegoś. Znamy takie przypadki. Szwagier przyjdzie, kopnie w koło i powie, no dobry, bierz go. Albo jeszcze zdarzy się złośliwy szwagier i będzie widział, że to trup, to jeszcze cię będzie namawiał. Bierz, tak, dobra sztuka. Słuchajcie, jeśli się na czymś nie znacie, jest prosta metoda. Jeśli się na czymś nie znasz, zapytaj fachowca. Znajdź kogoś, kto się zna i jego zapytaj o opinię, o zdanie. Zapłać mu za tę opinię. I tak samo tutaj, kupując samochód, pojedźcie do warsztatu samochodowego, zróbcie przegląd takiego samochodu. Często bywa tak, że oszuści, handlarze i tak dalej, maskują różne usterki. Dużo można znaleźć. Oczywiście nie powiem wam, że w każdym warsztacie wam prześwietlą ten samochód jakimś rentgenem, ale w dużym stopniu warsztat jest w stanie zrobić listę na przykład rzeczy, które widzi, że są do zrobienia. I często jest tak, że samochód ogólnie jest w dobrym stanie, wszystko, blacharka i tak dalej, jeździ, wszystko super. Ale podczas przeglądu wyjdzie lista rzeczy, jakichś drobnych, wiecie, tutaj tarcze klocki, tu jakaś tulejka, tu jakiś drobny wyciek, tu jakaś wycieraczka, tu jakiś plastik pęknięty. I wiecie, niby to są drobnostki, że wiecie, podczas zakupu samochodu wy zrobicie, a no dobra tam, aj tam, oj tam. Ale tak naprawdę, kiedy przyjdzie wam się to wszystko zrobić, no to wychodzi naprawdę długa lista i to już jest jakiś argument do tego, czy negocjować cenę tego samochodu, czy go kupić jakby ze świadomością tych rzeczy do zrobienia, czy po prostu poszukać drugiego samochodu po prostu w lepszym stanie. Także tutaj taka rada, pojechać do warsztatu samochodowego, zrobić przegląd przed zakupem. To się nazywa właśnie przegląd przed zakupem. Umawiacie się wtedy ze sprzedającym w danym warsztacie na daną godzinę. Taki przegląd zazwyczaj trwa 2 godziny, może trwać 3 godziny, ale myślę, że 2 godziny to tak na luzaku i fachowiec wam ten samochód przejrzy. My takich przeglądów robimy naprawdę sporo i uwierzcie mi, zdarzają się naprawdę super fajne sztuki i dochodzi do zakupów, a czasami naprawdę można uniknąć dużej miny. I uwierzcie mi, kiedy kupujecie samochód za kilkanaście czy za kilkadziesiąt tysięcy złotych, te kilkaset złotych za przegląd samochodu naprawdę warto jest wydać, żeby nie wpierdzielić się na minę. Teraz tak. Nie chcę robić tutaj listy samochodów albo silników,
albo skrzyń biegów, których unikać, których nie kupować, że te są do dupy i w ogóle, i w ogóle. To nie jest o tym odcinek, ponieważ to za dużo szczegółów, za dużo gadania by było. Ale chciałbym zaznaczyć, żebyście się nie kierowali nie kierowali takimi, jakby to powiedzieć, sloganami i takimi, może to grupy jakieś na Facebooku, czy jakieś inne, czy jakieś fora dyskusyjne, nie wiem, czy to jeszcze są takie rzeczy jak fora dyskusyjne. W każdym razie, żebyście nie słuchali, czego tam pitolą, wiecie, bo to jest tak samo jak z kupowaniem smartfona, co nie? Czytacie sobie te opinie, albo tak jak z warsztatem samochodowym, też klikacie na niego, żeby opinie sobie poczytać, co tam inni mówią. Nie słuchajcie tego, bo ludzie często pierdzielą głupoty. Kierujcie się swoim rozsądkiem, chyba że rozmawiacie z jakimś fachowcem, chyba że jest to opinia fachowca i tu podkreślam, musi to być opinia fachowca, w jakiś sposób udowodniona, udokumentowana. Bo jak wam jakiś gówniarz pisze jakąś wiadomość na Facebooku, gdzieś tam jakiś komentarz, że o, tego nie kupuj, bo to gówno, a wy się macie tym sugerować, to spójrzcie na to z boku, przecież to jest komiczne. Po prostu. Czyli w dużym skrócie, reasumując, sugerujcie się opiniami, opiniami osób z autorytetem jakimś w danej dziedzinie. Nie opiniami jakiegoś, wiecie, gimnazjum, jakiejś gimbazy. Starajcie się segregować źródło informacji, którą kodujecie w swoim mózgu. Tak, i to powiedział fałszywy profesor z YouTube'a. Ja naprawdę tym odcinkiem staram się zrobić coś dla was dobrego, tylko ten cały śmietnik ze swojego mózgu ciężko jest wam przekazać w jasny i zrozumiały sposób, także wybaczcie mi moje różne odchyły w tym momencie. Jak zadbać o samochód, jakikolwiek samochód, który dopiero co kupiliście, którym zaczęliście jeździć? Jak zadbać? Pojechać na mainie? Pojechać w trasę? Pojechać na autobahn? Sprawdzić, jakiego ma VMAX-a? Zastanówmy się. Najlepiej jest pojechać do warsztatu samochodowego. Tak, to jest reklama, bo ja bez tego zbankrutuję. Naprawdę. Najlepsze, co możecie zrobić, to pojechać do warsztatu samochodowego. Nawet jeśli byliście na tym przeglądzie, gdzie wam ten mechanik przejrzał go i stwierdził, idealny samochód, idealny stan, cycuś, glancuś, naprawdę nic nie trzeba robić. Mimo wszystko. Nawet jeśli pod maską jest karteczka, że tu wczoraj był wymieniony olej. Nawet jeśli jest książka serwisowa. Najlepsze, co możecie zrobić, to serwis tego samochodu, podstawowy serwis, podstawowa wymiana płynów eksploatacyjnych, wymiana oleju filtrów, przynajmniej oleju filtrów w silniku. I co możecie zrobić na początek? Możecie zrobić na przykład płukankę silnika, na pewno wam nie zaszkodzi. Dlaczego? Dlatego, że teraz praktycznie większość samochodów no to ma te pierdzielone long life'y. Nie ma co wierzyć poprzednim właścicielom, jak oni te oleje tam sobie zmieniali. Najczęściej to jest co 30 tysięcy kilometrów przy dobrych wiatrach. Masakra po prostu. Także najlepiej po swojemu zacząć serwisować, olej zmieniać co 10 tysięcy kilometrów lub raz w roku. Pamiętajcie, lub raz w roku, ponieważ ten olej się starzeje, tam się zbiera woda z powietrza i tak dalej. Ważne jest co 10 tysięcy lub raz w roku zmienić ten olej. Chyba że wiecie, tam są jakieś odstępstwa, chyba że jest to samochód sportowy, upalany mocniej, to częściej wtedy zmieniamy. Lub jeździmy sobie w trasy tym samochodem, no to możemy ten interwał troszeczkę wydłużyć. No to wiadomo, to są takie niuansiki. Kiedy już zrobiliście te wszystkie zabiegi, kupiliście sobie ten samochodzik, przejrzeliście go, macie listę rzeczy do zrobienia lub nie musicie w nic robić i zrobiliście ten podstawowy serwis w warsztacie samochodowym, gdzie tam sprawdzili, czy wycieraczki wam działają i napompowali koła, żeby po prostu samochód wyjechał w pełni sprawności, to pamiętajcie, po 10 km dokręćcie koła i co? I cieszcie się eksploatacją. I podziękujcie profesorowi za nagranie tego filmika. Tam skromnie 1000 zł na moje konto przelew. Myślę, że wystarczy. No. Może być więcej. Nie będę narzekał przecież. W każdym razie, reasumując cały ten mój dzisiejszy wywód, dobieracie samochód taki po prostu, żeby zaspokajał wasze potrzeby.
Szukacie tego samochodu praktycznie we wszystkich dostępnych mediach, tak jak Wam jest wygodnie. Najwygodniej w tej chwili, no to wiadomo, jest przeglądać po prostu ogłoszenia na portalach z samochodami używanymi, gdzie możecie sobie robić, zaznaczać różne konfiguracje. Przypominacze możecie sobie robić takie, że jak się pojawi samochód spełniający Wasze wymagania, to się Wam wyświetli. Najlepiej jest szukać w swojej okolicy, szczerze mówiąc, czyli tak, żebyście nie musieli robić tych kilometrów nie wiadomo ile, no bo wiadomo, że oglądanie tych samochodów często kończy się tym, że to jest kibel. Nie załamujcie się też tym, nie zniechęcajcie się na przykład tym, że pojedziecie, zobaczycie jeden i że to będzie straszny kibel. Na spokojnie szukajcie dalej, nie załamujcie się, nie idźcie od razu do salonu, nie zamawiajcie nowego. Przecież ten używany samochód, który chcieliście kupić, wcale nie musi być takim złym wyborem. No następnie przejrzeliście ten samochód w warsztacie, zrobiliście podstawowy serwis. Pozostaje tylko cieszyć się eksploatacją tego samochodu. I oczywiście jaki jest następny krok? Tak, za 2 lata ten samochód sprzedać i kupić sobie inny. W takich żyjemy czasach. Kiedyś samochód był takim dobrem. Kurczę, u nas to maluch to był... X lat, tam nie było nawet myślenia o tym, że jakiś inny samochód sobie kupić. Po prostu maluch, ten maluch był na lata, na całe lata. W tej chwili mamy full samochodów, stać nas na to, żeby kupić sobie coś innego. Także też weźcie to pod uwagę, że nie kupujecie tego samochodu na całe życie i na niektóre rzeczy czasami można przymknąć oko, a pomyśleć sobie, a za 2 lata zmienię, kupię sobie jakiś inny, a nóż widelec, ten Wam przypadnie do gustu i go sobie zostawicie. Także takie Wam bym sugerował podejście, może trochę bardziej na luzie do tych kwestii, tylko uważajcie na te różne tematy, które Wam powiedziałem, żeby po prostu finansowo nie wpierdzielić się na minę. No w dzisiejszych czasach eksploatacja samochodu, naprawy samochodu zaczynają być naprawdę drogie, uwierzcie mi. Remonty silników zaczynają być bardzo drogie. Dlaczego remonty silników są bardzo drogie? Ze względu na to, na coraz większą jakby roszczeniowość klientów i rozległość takiej naprawy. Jak remont silnika, często jest robiony remont silnika, wiecie, to jest szereg różnych czynności, montaż, demontaż silnika, różnych peryferiów, innych pobocznych. Bywa tak, że wiecie, jest wykonany remont silnika, a coś nagle po miesiącu, po 2 czy po pół roku coś nie domaga, a to na przykład osprzęt wysiadł, jakiś element osprzętu, jakaś cewka, czy jakaś pompa paliwa i wiecie, klienci są roszczeniowi, przyjeżdżają na reklamacje, warsztaty muszą się z nimi użerać, klienci nie rozumieją na przykład, że to nie jest wina tego warsztatu, tylko po prostu coś się zużyło, coś wymaga wymiany, no i wiecie, i są problemy, warsztaty teraz już remontów silników coraz mniej chcą się podejmować, a jak już się podejmują, to są to bardzo drogie naprawy. Niestety drogie z tego względu, żeby już mieć sobie w tyle zabezpieczenie takie przed jakimiś tam właśnie tego typu sytuacjami. Tak samo to dotyczy pozostałych elementów. W dzisiejszych czasach części zamienne to w ogóle temat rzeka. Coraz niższa jakość, coraz wyższa cena. W ogóle teraz w wyniku, nie wiem, nazwijmy to, że to jest w wyniku tego całego koronawirusa, który był, ceny po prostu galopują w kosmos. I to nie jest 10%, to jest 1/3. Ceny po prostu wariują wszystkiego. I to nie tylko chodzi o części samochodowe, które ja sprzedaję i kupuję na co dzień w hurtowniach, tylko wszędzie dookoła, gdzie widzę jakieś materiały budowlane, sklepy spożywcze, no po prostu wszystko. Jest jedna wielka masakra, także też i robocizna w warsztacie też drożeje z tego względu, że skąd się bierze cena robocizny. No, trzeba zapłacić pracownikom, trzeba zapłacić za dzierżawę, za materiały jakieś, których się używa, to wszystko też niestety drożeje. Stąd też naprawy samochodów robią się kosztowne i już to takim trochę jest wyznacznikiem. No to, co Wam wspomniałem wcześniej, stan tego samochodu. Przegląd samochodu przed zakupem, sprawdzenie, co Was czeka w przyszłości, co będziecie musieli w nim naprawić, żebyście już mieli tego świadomość, a nie strasznie nie lubię takiego podejścia i to w warsztatach, czy też w stacjach diagnostycznych, czy też u niektórych klientów, że coś jest niesprawne, ale machnięcie ręką takie, a huk tam będzie chodzić, to nic,
Wiecie, są rzeczy, które można, na które można przymknąć oko, oczywiście, ale jeśli są tematy, które naprawdę zagrażają bezpieczeństwu i które bezwzględnie trzeba zrobić, no to nie ma dyskusji, nie ma przymykania oka, tylko są to rzeczy, które trzeba doprowadzić do ładu. Rozgadałem się, to już jest koniec tego odcineczka. Słuchajcie, starałem się w prosty sposób, tak jak koledze lub koleżance, jakbym rozmawiał, wam po prostu powiedzieć, doradzić, co robić podczas, jak zrobić ten zakup samochodu, żeby być zadowolonym. Pamiętajcie, kolor, żeby wam się podobał takiego samochodu. Haha, kolor samochodu. No niestety, kupując używany samochód, to kolor, tak tam jest rubryczka, chyba kolor nawet można wybrać. Boże, jakie absurdy, co nie? No prawy blacharsko-lakiernicze też, to już jest kosmos w tej chwili. Ostatnio w radiu słyszałem reklamę, że zatrudnią gdzieś tam w jakiejś firmie w Białymstoku lakiernika, 10 tysięcy miesięcznie oferują w radiu. Ciekawe ile na serio, no ale to już daje jakiś pogląd, dycha, kurde. Kosmos, no u nas w warsztacie niestety nie ma takich stawek, to jeszcze trzeba trochę poczekać, żeby były aż takie stawki, ale 10 tysięcy, kosmos. Słuchajcie, dzięki za oglądanie tego odcineczka, wiadomo, łapka w górę, czy tam łapka w dół, jeśli jesteście gejami, no i narka.